Cześć, witajcie serdecznie. Dawno mi nie było, prawda? Jakoś powiem wam szczerze, że natłok zajęć zupełnie zahamował moją działalność na YouTubie. Nie miałam kiedy się zabrać i naprawdę nie miałam kiedy nagrywać. O, Karuś przyszedł się przywitać. Mam nadzieję, że mi się teraz uda troszeczkę wam nagrać, pokazać, co się tutaj u mnie zmieniło. Mateusz teraz ciągle na polu. Zresztą, jak pewnie wiecie, no doszło nam kilka hektarów, więc pracy jest dużo, zwłaszcza, że teraz jest taki okres siewny. Rzepaki zasiane, na ostatnim polu dopiero niedawno, teraz pszenice, więc tak wszystko idzie po kolei. W sumie go nie ma cały dzień w domu, zostaje sama. Dzieciaki do przedszkola, zwłaszcza, że teraz Wojtek zmienił grupę, bo w zeszłym roku chłopaki byli razem. A teraz, no niestety, Wojtek musiał zostać tak jakby rok. No on jest jednak półtorej roku młodszy i może on naciągnąłby, dałby radę z materiałem, który jest prowadzony wyżej, ale ja nie wiem, czy bym chciała go po prostu rok szybciej puszczać do szkoły. Myślę, że nie, więc no został. Pierwsze dni było ciężko, naprawdę nie mógł się po prostu płakał, no. Ciężko mu było się zaaklimatyzować, nie chciał się bawić z dziećmi. Chciał do SUWek, czyli do grupy, do której chodzi Szymek. Ale teraz już jest ok. Zwłaszcza trafił na fajną panią. Ogarnęła, poradziła sobie, więc jest naprawdę fajnie. Co u nas w ogrodzie się dzieje? No właśnie, u nas w ogrodzie dzieje się dużo. Ja już zrobiłam mnóstwo słoików. Słuchajcie, naprawdę mam całą piwnicę zawaloną wekami wszystkimi, a to jeszcze nie koniec na pewno. Mateusz się śmieje, że jakby wojna szła. Mówię, no nie wiem, mam nadzieję, że nie. Nie, oj, słuchajcie, zima długa, jeść się chce, pić się też chce, więc kompoty, drzemy porobione, zwłaszcza, że chłopcy naprawdę bardzo lubią drzemy. Teraz ostatni hit, z czego robię drzemy, to jest jeżyna. Zobaczcie, sukcesywnie zbieram jeżyny i one tutaj w dalszym ciągu są, ciągle dojrzewają i jest ich naprawdę dużo. Drzemów już mam też trochę zrobionych, chyba z 20 słoików, ale tych takich malutkich, nie? Zresztą na pewno wam pokażę, jak moja piwnica wygląda. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład nie lubię jeżyn w całości, przynajmniej tych tutaj naszych. Lubię leśne, bo one są naprawdę pyszne. A te... Dla mnie one są kwaśne, mają duże pestki i w ogóle nieprzyjemnie się je. Mateusz lubi. Mateusz wciąga, ale Mateusz to lubi każde kwasidła, których ja w ogóle nawet nie tykam. Zresztą Grzesiu lubi tak samo. A drzemy? No drzemy, chłopaki jedzą i to naprawdę takie ilości. Śliwki. Śliwki już są pozrywane. Tutaj na tych drzewkach u nas w sadzie nie było. Były za chlewnią, tam mam 3 drzewka z węgierkami. Tymi małymi węgierkami. Nie było ich może za dużo, ale coś było. W każdym razie udało się robić drzem. Drzem się jeszcze gotuje. No i parę słoików z kompotami też jest. Wcześniej w ogóle my tutaj nie mamy nigdzie mirabelki, a ja bardzo lubię, słuchajcie, drzemy na przykład z mirabelek. Nie wiem, wiecie, robicie. Znalazłam na polu takie drzewko, na naszym polu. No i zrywałam. Zerwałam całe wiadro, potem mama pomogła mi to wypestkować, no i drzem też się smaży. W ogóle teraz, no co, jabłka dochodzą, jest już ich tutaj coraz więcej, coraz ładniejsze, myślę, że też niedługo będą do zerwania. Cały czas mam jeszcze maliny, widzicie, tak marudziłam, że nie mam malin, a tych malin tutaj jest, naprawdę ja co chwilę je chodzę, zbieram, gdzieś tam robię soki, o. Podjadam, tylko żeby wiecie co, z tymi malinami, bo to tu są żółte, nie? Żółte. One są przepyszne, o. Znowu jest mnóstwo do zerwania. Muszę przyjść znowu z miseczką i chłopakom pozrywać. Dobra. Powiem wam, że się nie umiem powstrzymać. Uwielbiam te żółte maliny. A widzę, że teraz muchy odpuściły. Nie wiem, czy u was też tak się dzieje. Ale na przykład mi strasznie jedzą maliny muchy. Truskawki czekają na przesadzenie. Nie mam czasu w ogóle się za to zabrać. Wiem, że muszę, bo pozarastały. Pozarastały strasznie.
I co? Będzie agrowłóknina, tak jak tutaj, nie? Tu jest agrowłóknina i tutaj te truskawki też będą. Ja tu wszystko ładnie przekopię, wypielę z trawy, przykryję agrowłókniną. Wiem, już gdzieś tam mi mówiliście, że agrowłóknina nie, bo to parzy owoce. Absolutnie się z tym nie zgadzam. U mnie agrowłóknina się sprawdza. Patrzcie. Ogórki. Gdzieś czytałam, że można jeszcze wsiewać ogórki. Wsiałam, nie wiem, czy wam mówiłam, na parapet i potem już takie sadzonki posadziłam. Ogórki są, ale czy coś z tego będzie? Nie wiem, o, jeszcze chwasty, widzicie. Co ja wyrwę, to one znowu tu są. W każdym razie sobie rosną, ziemia nie jest pusta. Wsadzona sałata. Tam są, jest wsadzony szpinak. A tu, czekajcie, co to jest? Rzodkiewka, murzynka? Czarna rzodkiew, nie? Tylko wydaje mi się, że ona też już trochę późno była. Powinnam zrobić siewki właśnie na parapecie i ją wsadzić z siewek, a nie wsiewać do gruntu. Buraki zeszły już z pola. Już są wyrwane, są dawno w słoikach. Widzicie, tu jeszcze są pory, selery, marchewka, pietruszka. No to wszystko jeszcze jest. Ale zobaczcie, patrzcie, co mi pięknie kwitnie. Patrzcie. I to jest bazylia. Słuchajcie, pełno pszczół. Nie wiem, czy będzie słychać, jak bzyczą. O, cześć, Karuś. Patrzcie, jak ładnie zapylają. Latają sobie z kwiatka na kwiatek. Ale w ogóle wiecie co, ja nie wiedziałam, że lawenda tak pięknie... Lawenda, bo co ja mówię w ogóle? Bazylia, że tak pięknie pachnie. Lawendę mam tutaj. Właśnie, podobno lawendę się przycina. Gdzieś czytałam, że najlepiej przycinać ją 8 rano. Czyli tam 8 sierpnia, tak? Że to jest najlepszy termin. Ja ją zostawiłam w tym roku. Zobaczymy. W ogóle wiecie co, tu będzie troszeczkę inaczej. Ona będzie przesadzona. Bo ja tutaj sobie powykładałam kamieniami i na początku mi się to podobało. No w sumie dalej mi się podoba, jest ok, tylko że muszę zabrać skrzynki stąd. Właśnie, ze szklarni, bo jednak te skrzynki tutaj w ogóle mi nie zdały egzaminu. Tu będzie po prostu ziemia wyłożona kartonami gdzieś tam i tyle. Patrzcie, w ogóle jeszcze mam pomidory, haha. Zobaczcie jeszcze, jakie ładne, duże pomidory cały czas dojrzewają. Powiem wam szczerze, że się nie spodziewałam, że jeszcze we wrześniu będę zbierać własne pomidory. A zobaczcie, jeszcze nawet uchowały się malinówki, które cały czas tu dojrzewają. One już są tutaj do zebrania. Malinówka, jest raz, dwa, trzy malinówki i trzy, raz, dwa, trzy, cztery zwykłe, tak? Pięć nawet. Zobaczcie, jakie wielkie pomidorachy. Zobacz, to moja ręka. Nie? Fajny pomidorek. Będzie jeszcze co jeść. Myślę, że teraz jeszcze jak we wrześniu będzie ładna pogoda, to powinniśmy się jeszcze z 2 tygodnie dobre, może dłużej nawet, cieszyć się pomidorami. Tu jest bałagan. Tego wam nie pokazuję. Tu już nic nie ma, ogórki dawno wyszły. Są jeszcze papryki. Patrzcie, papryka mi dopiero dojrzewa. O! Jest tutaj żółta, nie wiem w sumie, czy za późno, czy nie. Pierwszy raz mam paprykę. A to miała być, słuchajcie, papryka czerwona. Tylko, że ona jakoś się tak nie chce przebarwiać, nie wiem. Jakieś w ogóle słabe te krzaki są. Także wiecie co, ze szklarni po prostu jestem bardzo, bardzo mocno zadowolona i to był naprawdę bardzo dobry pomysł, żeby szklarnię sobie tutaj założyć, bo lubimy pomidory, lubimy ogórki, ja lubię paprykę, Mateusz w sumie też, dzieciaki gorzej, nie? Ale ja w ogóle się śmiałam, że na drugi rok zakładam drugą, no ale kto będzie przy tym robił, to nie wiem, bo pracy jednak trochę. W każdym razie tak sobie pomyślałam, żeby w przyszłym roku założyć sobie takie prowizoryczne nawadnianie kropelkowe. Gdzieś tam kupić taką beczkę, czy może Mateusz ma, nie wiem. Beczkę podłączyć do tego wąż, gdzieś tam ten taki kroplownikiem, tak? Tak to się nazywa? I żeby to tak, wiecie, grawitacyjnie sobie ściekało. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Ale myślę, że to zda egzamin. Zwłaszcza jak to będzie dosyć blisko. Postawię to wysoko, więc
powinno grawitacyjnie działać. Mam taką nadzieję. Założyłam sobie też kompost. Nie miał mi kto zbić z desek. Ja sama też nie zbijałam, więc zakupiłam oto taki pojemnik. Zobaczymy, czy mi zda egzamin. Na razie jest wypełniony gdzieś tam dotąd, ale myślę do zimy będzie pewnie zapełniony całkowicie. Tata mi gdzieś tam powiedział, że można kupić nawet taki proszek przyspieszający, tak? Tworzenie kompostu, więc myślę, że też coś takiego pewnie sobie kupię, żeby po prostu na przyszły rok mieć ten kompost, nie? Mówiliście, że nie ma koni ostatnio w moich filmach. Macie rację, nie ma koni, nie mam czasu z nimi nic nagrywać. Ale spokojnie, konie mają się dobrze. Jeżdżę, może trochę rzadziej niż bym chciała, ale jeżdżę na nich, może niedługo się uda coś tam nagrać. Jak będą chciały współpracować, zobaczymy. Poza tym przez wakacje też sobie odpuściłam jazdę konną gdzieś tam w stajni, tak jak jeździłam, no bo wiadomo, na dług zajęć Mateusza też nie było teraz, więc mam nadzieję, że gdzieś na koniec września, bo myślę, że szybciej to się nie da, uda mi się na te konie wrócić i po prostu będę się dalej szkolić. Powiem Wam szczerze, że jeszcze teraz taki rok, to będzie teraz jeszcze tak ciężko, no bo Grzesiek malutki, chociaż wiecie co, on jest i tak taki pojętny chłopak, naprawdę. Już jest odpampersowany, gdzieś tam woła cały czas siku, kupanie. I naprawdę, on jeszcze nie ma 2 lat i to ani Szymek, ani Wojtek tak szybko nie zaczęli. Gdzie on już sam zaczął wołać, w pampersie nie chodzi już w dzień, wiadomo, w nocy jest jeszcze zakładany, no bo on jest jeszcze jednak malutki. Sam je, w ogóle nie trzeba go karmić, nawet z zupami już sobie zaczyna pomału radzić, fakt, że tam się gdzieś uchlapie, no ale wiadomo, to jest tylko dziecko. Zajmie się sobą, trochę się pobawi, lubi jeździć w ciągniku, jest kochany, naprawdę jest kochany, właśnie teraz został u babci, ja musiałam jechać trochę do banku, pozałatwiać trochę spraw, więc go zostawiłam u mamy. Jak będę jechała do przedszkola po chłopców, to sobie go odbiorę i wtedy, nie wiem, może zrobimy sobie dzisiaj taki mały dzień dziecka i pojedziemy gdzieś nad Wisłę albo na plac zabaw, zobaczymy. Pogoda jest piękna, jest od kilku dni naprawdę, o Jezu, przepraszam, coś mi wpadło do oka. Gdzieś świeci cały czas słonko, jest ciepło, gdzie ostatnio naprawdę, kurczę, było tak zimno, padał deszcz. Chociaż wiecie co, z tym deszczem to też jest tak śmiesznie, bo chodziłam ostatnio na grzyby i na przykład w lesie jest sucho, nie? Tego deszczu brakuje. Podejrzewam, że jakby Mateusza się spytała, jak jest na polu, to też by mi powiedział, że tego deszczu brakuje. Ja tutaj moje warzywka jeszcze trochę podlewam od czasu do czasu, szczególnie maliny, żeby miały owoce. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś z tego będzie. Dobra, nie przedłużam dzisiaj. Lecę dalej do pracy, bo jeszcze trochę mnie zajęć czeka. Trzymajcie się. Hej!